Cześć! Cześć! Tu bruder pan Stefan, Justysia! byla mama i Antek nie ma taty! Yo, yo! Słuchajcie, dzisiaj elf wisiał w kabinie prysznicowej. Mama? Nagrywamy bardzo późno, bo tak naprawdę dopiero jesteśmy w domu, nie? No. Justyna od rana dopiero teraz wróciła. No dobra. Antoś dzisiaj miał niespodziewanie basen. W sumie tak naprawdę... Antoś, co ty robisz? Czemu tak się opierasz na tym? A, jedeka. No, kinder. U kinder na chwilę. Justyna, rozkładaj kartkę. Ja będę czytać. Antoś przeczyta. Powiem wam, że wczorajsze zadanie przyniosło nam trochę... Co ono przyniosło? Szczęście? Rozmyślań. Nie było takie łatwe, nie? Trudności. Jak tam prezenty zakupione, to już czeka nas następne zadanie. Prezentów pakowanie, żeby mimo to było literki i mnożenie. Z chęcią wam niech się przypomni. Dobra, ale wiecie co, to zagranie to chyba zrobimy jutro, bo mnie tak choroba rozkłada, taty Wino. Nie ma. Justyna, 15. A jutro zrobię jakieś delikatne zadanie. 1 i 5, kochanie. Wyżej. 1 i 5. Wyżej. Nie tu. 1 i 5. No tutaj. Pomóc ci troszeczkę? O. Jest. Oj. No z tym kościele się udało. Co tam, Justysia, masz? Ciepłe. O, Justynka ma jakiś płaszczyk dla swojej laleczki. I teraz Antoś. To jest płaszczyk chyba, Justysia. No. Taki zimowy, nie? Antoś, pomóc ci przytrzymać? Nie, już tutaj. O, jaki duży. Co tu jest, Antoś? Co nie to wiem, za dinozaur? Co jest za dinozaur. Robi coś? Rusza się albo coś? Nie, teraz nie akurat. Nie ma takich ostatnio ruszających. Dobra, my ze względu zmęczenia, ze względu zmęczenia i choroby przekładamy nasze zadanie na jutro, nie? Tak. A jutro też będzie jakieś zadanko delikatne i przyjemne. Trzymajcie się ciepło, życzymy wam miłego wieczoru. Pa, pa! Pa!